Bakłażan, oberżyna, gruszka miłosna, to tylko kilka nazw tego samego warzywa. Należy do tej samej rodziny co ziemniaki i pomidory. Bakłażan pochodzi z Indii, ale bardziej jest znany jako istotny składnik kuchni śródziemnomorskiej czy arabskiej. Polacy do oberżyny mają stosunek ambiwalentny. Niesłusznie, bo to warzywo o wielkim potencjale kulinarnym. Wypróbuj nasze przepisy na dania z bakłażana. Wypróbuj nasze przepisy na dania z bakłażana. Wartości odżywcze bakłażanów nie są zbyt duże. Gruszki miłosne zawierają dużo soli mineralnych, zwłaszcza fosforu i wapnia, sporo błonnika i glukozy. Co prawda stogie oberżyny to tylko 30 kalorii, ale jada się bakłażany zazwyczaj smażone w oleju lub oliwie, więc wartość kaloryczna jest kilkakrotnie większa. Ogromną ilość tłuszczu wchłania miąższ bakłażana. Oberżyny są niewskazane dla osób otyłych, kobiet w ciąży, małych dzieci, reumatyków, osób z chorobami przewodu pokarmowego i nerek. Bakłażany mogą wywoływać gazy, powodować wzdęcia i są ciężkostrawne. Ostatnio dużą popularnością cieszą się bakłażany z grillella, ale i w takiej postaci należy je przesmarować oliwą, żeby nie wyschły na wiór. Bakłażan i goryczka. Jak ją usunąć? Bakłażany charakteryzuje goryczka w smaku, dlatego trzeba je przed wszelaką obróbką pokroić, posolić i pozostawić na kilkanaście minut. Sól wyciąga wodę z goryczką. Odsączamy bakłażany papierowymi ręcznikami lub spłukujemy wodą. Tak przygotowane stanowią bazę wielu ciekawych dań. Podajemy dwa przykładowe przepisy na bakłażana. Frytki z bakłażanów obieramy ze skóry 3 bakłażany. Kroimy je w plasterki grubości 1 cm. Solimy i pozostawiamy na 15 minut. Obsuszone z wody obsypujemy mąką z obu stron i zanurzamy w dobrze roztrzepanym jajku. Wrzucamy frytki z bakłażanów na bardzo gorący olej i obsmażamy około 4 minut. Ostrożnie z doprawianiem takich frytek solą, bo wcześniej bakłażany były już posolone. Bakłażany a la kawior potrzebujemy około 30 dkg oberżyny. Warzywo w całości pieczemy w piekarniku, lub gotujemy, następnie obieramy bakłażana ze skóry. Gdy przestygnie, siekamy go w drobną kosteczkę. W garnku rozgrzewamy 3 łyżki oleju, dodajemy bakłażana, łyżkę koncentratu pomidorowego, sól i pieprz do smaku. Dusimy na małym ogniu, nie za długo, żeby nie rozgotować oberżyny. Gdy ostygnie, kawior skrapiamy cytryną,